Zdjęcia. Reżyseria. Pomogę pani. Dokąd? Nie jestem pewna. Ile kosztuje do... Planting Park? Elegancka dzielnica? Wiem, gdzie to jest. Paskudna pogoda. Dzień dobry. Ja do doktora Devnisha. Czy to tutaj? Syna nie ma w domu. Czy coś powtórzyć? Tak, proszę. To ja jestem Alicja. Przyjechałam z Warszawy. Syn nic mi nie wspominał. Śpieszę się pani do hotelu. Powiem synowi, że pani była. Może gdzieś się stanie, ale tu nie jest źle. Pokażę pani pokój. 22 funty tygodniowo. Światło. Prysznic, nocna lampka, bardzo wygodne łóżko. Kuchenka elektryczna. Jeszcze jedna lampka. Kotary. Bierze pani? Płatne za tydzień z góry, plus kaucja. Kaucja? Jesteś goła. Słucham? Dobrze, bez kaucji. Chyba nie zwiejesz. Jesteś tu już druga. Z Polski. Mieszkał tu jeden Polak. 3 lata temu zawsze był goły. To od niego. Masz, pociągnij sobie. Poznasz, czy prawdziwy?
Tak, to bursztyn. To mi się trafiło. Jakby licznik się zaciął, mocno stuknij. Będziesz czegoś potrzebować, zawołaj. Jak będziesz chciała, kiedyś powróżę ci z ręki. Cześć, Fiucie. Szef chce cię widzieć. Red, dziś będą te niezłe bliźniaczki. Zaczekaj na ten sycastą z Gettysket. To za drogo. Ty do mnie dzwonisz, nie ja do ciebie. Ile za to chcesz? Mów, ile? Za drogo. Drogo? Ale pogadamy. Zadzwoń później. Jest towar do rozwiezienia. Stała trasa, stała opłata. Tylko bez numerów. Żadnego szwędania się. Możesz na mnie polegać. Aiden? Niczego nie próbuj, żebyś nie był stratny. Pan Carey, ja do doktora Devenisha. Jest zajęty, proszę zaczekać. Alicja? Cudownie, że jesteś. Dobrze zrobiłam, że tu przyszłam? Oczywiście. Wspaniale wyglądasz. Nie wierzę, że tu jesteś. Jak Tomasz? Jerzy? Świetnie. Dobrze im idzie. A Ryszard? Tęskni za tobą. Wiem, jego listy. To było wieki temu. Muszę tam jeszcze pojechać. A tymczasem ty tutaj. A ja tu. Proszę się rozebrać. Sam nie dam rady. Alicjo, pomożesz panu? Oczywiście, doktorze. Czy mogę pomóc panu zdjąć spodnie? Jak pani sobie życzy. Ale chyba chodzi o żebra. Pomyśl, Matthew. Jutro o tej porze będę już panią Devenish. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale jest problem.
Chyba nie. Nie możemy się pobrać. Dlaczego? Matka się nie zgadza. Jak się ożenię, przestanie mnie finansować. Matka? A co ona ma do tego? Po co jej mówiłeś? Niczego przed mamą nie ukrywam. Co ja mam teraz zrobić? Do Warszawy nie mam po co wracać. A tu, bez obywatelstwa? Moje plany, wszystko. Nic na to nie poradzę. Ty, na łóżku. Tak, ty. Jesteś żonaty? Chyba nie. Ożenisz się ze mną? Tak czy nie? No właśnie miałem wypadek i chyba niezbyt jasno myślę. Nie, dziękuję. Dokąd pójdziesz? Co chcesz zrobić? Jestem dostatecznie samodzielna. Wykształcona. Znam angielski. Potrafię sobie znaleźć dobrą pracę. A tymczasem, Matthew Devnish, możesz iść do diabła. Czy mogę mówić z kierownikiem? Szukam pracy. Jako kelnerka. Tutaj kelnerka? Mogę zmywać naczynia. Nie za te pieniądze. Szkoda takich rączek. Mogę pracować po godzinach. A pozwolenie na pracę? Przykro mi. Szkoda, że miałeś wypadek, że się potłukłeś. Pewnie, to poważna sprawa. Komuś się udało. Taśmy, forsa. Cholernie mu się udało, jakby rozbił bank. Mówię prawdę. Sam się nie pobiłem. Kto wie, ja ci nie wierzę. Nie bujam, byłem w szpitalu. Nie wierzę. Spadajcie. To jak będzie? Już ci mówię. Jestem wyrozumiały, dam ci szansę. Teraz spadaj. Odnajdziesz moją forsę, to może uratujesz dupę. 2000. Masz na to 3 dni. Tyle forsy w 3 dni? Dobrze się za nią bawiłeś, to teraz dobrze poszukaj. Spieprzaj już. Cześć. Co pijesz? Duży bitter. Ja tam? Szkoda mówić. Aż tak źle? Może któryś z twoich braci miałby jakąś robotę? Ty i praca? To nie w twoim stylu. Wiesz jak jest. Ciężkie czasy. Podzwonię tu i tam. Zobaczymy. Every shop I've got. You've got them, say I've lost you £4 off the normal price. I want £9.95 a pair.
What shall this lady there? Yes, sweetheart, what would you like? Orange, please. Orange juice, that's 40 piece, sweetheart. Thank you very much. There you go. Twin onions. Z cebulą. Przepraszam. Ten już stracony. Idź na zaplecze i przynieś frytki. Powodzenia. Słucham panu. Co jest z tymi frytkami? Aiden, co tam robisz? Zwalniam cię. Cześć. Nie poznajesz mnie? To tobie pomagałam się rozebrać. Tak, dzięki. Słuchaj, czy ta propozycja jest jeszcze aktualna? Z tym ślubem. Poważnie? Poważnie mówisz? To będzie kosztowało. Ile? 2000. 2000? Żartujesz. Dobra, 1500. 800. Nie, teraz ty żartujesz. Niech będzie 900. 1000. Alicja. Alice. Aiden. Carey. C-A-R-E-Y. Alice Carey. Brzmi nieźle. Naprawdę piękne. Ile pan da? 600 funtów. 1000 i jest pańskie. Nie dam więcej niż 600. Słucham. Ile pan da za to piękne futro? Więcej jak 300 nie dawaj. Jak to 300? W innym sklepie dawali mi 600. To pani z Polski? Z Polski. Z jakiego miasta? Z Warszawy. Słyszałeś, Nuncie, z Warszawy. W jakiej dzielnicy pani mieszka? Na Ochocie. Do wojny mieszkaliśmy na Szulcu pod 19. Taka duża, pięciopiętrowa kamienica z dwiema oficynami. Stoi jeszcze? Nie wiem, nie pamiętam. Wszystkich zawsze pyta o ten dom. Nie możemy kupić od pani tego futra. Ale jeżeli tam da pani 600, to niech pani zaraz do nich wraca. Niech pani nie da więcej. Dziękuję. Chwileczkę, niech pani zaczeka. Jak pani wróci do Warszawy, proszę do mnie napisać, czy ten dom nadal stoi. Niech pani zapamięta. Pięćpiętrowy, dwie oficyny, na Solcu. Ja nie wracam. Tu jest tylko 500. Mówił pan 600. Tak, ale teraz jest 500. 550. Decydujesz się? Przecież nic o mnie nie wiesz. Wystarczy mi, że masz brytyjski paszport. Wchodzimy? Chyba o czymś zapomniałaś. O czym? O forsie. Miał być 1000. To pierwsza rata, reszta po ślubie.
Tylko bez numerów. Załatwione. To moja narzeczona. Red i Jack, nasi świadkowie. Naprawdę niezła dupa. Posuwasz się? 500, reszta jutro. Będę miał bogatą żonę. Twoja sprawa. Radzę ci uważać, bo będzie bogatą wdową. A w ogóle, co ona widzi w takim obdartusie? Słusznie, nie mogę tak iść. Pożycz mi marynarkę. Tylko uważaj. Wszystkich tu obecnych, biorę na świadków, że ja, Aidan Carey, biorę sobie ciebie, Alicjo, za małżonkę. Mocą nadanej mi władzy ogłaszam was mężem i żoną. Świadectwo ślubu. To wszystko? Dziękuję, było fajnie. Dzięki, chłopaki. A więc jestem żonaty. Znakomicie. Opłata 25 funtów. Zwrócę się. Proszę mu wydać resztę. Masz krótką pamięć. Gdzie Folsa? Dość już zarobiłeś. Tylko bez żartów. Spokojnie, dostaniesz ją. Na pewno ci oddam, Aidan. Umówiliśmy się. Powinieneś był wiedzieć. Nie mam teraz tej Folsy, ale dostaniesz ją. Mam nadzieję. Jutro. Daj mi swój adres. Lepiej ty mi daj swój. Do jutra. To była pańska taksówka. Nie pamiętam. To pan ją wiózł. Pamiętam numer. Pani angielski jest bardzo dobry. Znam też niemiecki, francuski. Wyższe studia? Uniwersytet Warszawski. Pracowała pani na komputerze? Tak, wiele razy. Korespondencja handlowa? Też. Znakomite kwalifikacje. O jakiej pracy pani myśli? O takiej, gdzie stawia się wymagania i dobrze płaci. Tak, może być. Da się to odłożyć do następnego razu. Już po 7:00 miałem być godzinę temu. Dobrze, mamy Larkina. Jest Hughes. Spender, Lovell. Na Whitmana nie ma już miejsca. Słucham. Może dla ciebie. Tobie się podoba, a mnie nie. George, ten wstęp.
Strona druga, drugi akapit. Ten cytat. Z czego to jest? Wiersz powinien być, a nie znaczyć. Płacę ci, żebyś to ustalił. Nie mam pojęcia, czyje to jest. McLeisha. Słucham? To cytat z Archibalda McLeisha. Na pewno? Ars Poetica 26. Tak, oczywiście. W porządku, George. Przypomniałem sobie. To Archibald McLeish. Mam torby. Bomba, fajna kiecka. Szykuje się coś? Idę na obiad do Chemarcel. Chyba to on zapłaci. Co to za szczęśliwiec? Żaden szczęśliwiec, to szef. Sprawy służbowe. Służbowe, mówisz? Oczywiście. A co z tymi torbami? Plastikowe, na zakupy. Ten Polak zawsze prosił, żeby je dla niego zbierać. Po co? Żeby zabrać do Polski. Przecież u was takich nie ma. To prawda, w Polsce na zakupy chodzi się z wiadrem. Z wiadrem? Dziękuję. Wspaniale. Proszę nalać. Wiesz, to nie tak, że ja źle myślę o moim kraju. Wiele jest tam dobrego i zmienia się na lepsze. Ale to się nie staje z dnia na dzień. Ale wiele może się zdarzyć przez jedną noc. Wiesz, że pistacje uważano zawsze za eliksir miłości? Moglibyśmy się potem wybrać na przejażdżkę. Gdzieś nad morze. Oczywiście, gdyby zrobiło się późno, możemy się zatrzymać w jakimś hotelu. Podobno Polki są bardzo romantyczne. Ty też? Ja? A mogę sobie pozwolić na taki luksus? Ty to musisz być szczęśliwy. Masz dobrze płatną pracę, podejmujesz decyzje, kierujesz ludźmi. To jest to, o czym marzę. Nic nie stoi na przeszkodzie. Naprawdę? Możesz to załatwić? Jestem do tego stworzona. Ani przez moment w to nie wątpiłem. Nieźle. Rozwijamy stosunki międzynarodowe. Ile ten cię kosztował? Może to on ci płaci? Śledzisz mnie? Przepraszam, ale ktoś tu nie dotrzymał warunków umowy. Zaraz, o co chodzi? Lody pistacjowe. Świetnie, bardzo lubię. Co pan sobie do cholery wyobraża? Daj pan od razu mnie to, co masz pan jej zapłacić. Kto to jest? Nie zwracaj na niego uwagi, Frank. Bardzo przepraszam, to nieuprzejme z mojej strony. Nie przedstawiłem się. Jestem jej mężem. Dobrana para, no nie? Radziłbym panu mieć z nią wszystko na piśmie. Ona nie zawsze dotrzymuje słowa. Jak pan śmie sugerować, że człowiek na moim stanowisku... Ta po ojcowsku matasz ją pod stołem? Hayden, przestań. Musimy jeszcze kupić szafki do kuchni. Na zdrowie. Wsadnij kiedyś na herbatkę. Gdzie masz forsę? Ty idioto, chcesz wszystko zepsuć? Zjeżdżaj stąd natychmiast. On jest dyrektorem wydawnictwa i może mi załatwić pracę. Załatwi ci pracę. Będziesz grzać mu wyrok. Głupi jesteś. A ty jeszcze głupsza. Słuchaj, te pieniądze, ja ich naprawdę potrzebuję. Na operację swojej chorej mamusi. Jutro rano. Zadzwonię do ciebie. Słowo daję.
Proszę. Może pan przytrzymać? Wyżej. Wyżej. Już dobrze. Dziękuję. Chyba zjawiłem się w samą porę. To raczej męska robota. Oliver Crane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Imigracji. Pani Strzałkowska. To moje panieńskie nazwisko. Odkąd jestem zamężna, nazywam się Carrie. Proszę, niech pan siada. Czym trudni się pani mąż? Może kawy? Albo herbaty? Więc co robi mąż? Jest handlowcem. Bardzo ciekawy. A czym handluje? Paszą dla zwierząt. W ten sposób się poznaliście. Spytała pani o cenę i miłość od pierwszego wejrzenia. Nie, nie. Poznałam go w Polsce. Był na wakacjach. Czy pani prowadzi dziennik, panno... Przepraszam, pani Carrie? Oczywiście, że nie. Będę musiał spisać pani zeznanie. Przyszły poniedziałek o 10:30 w moim biurze. Oczywiście z małżonkiem. Po co to wszystko? Chodzi o sprawdzenie paru drobiazgów. Kiedy cudzoziemka wychodzi za mąż tuż po przyjeździe... Chyba to nie jest sprzeczne z prawem. Nasz system niestety sprzyja nadużyciom. Osoba, która je popełnia, jest deportowana. To państwo nie spędzili miodowego miesiąca. Kochanie, jesteś już. Jak dobrze. Pan Crane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mój mąż. Dzień dobry panu. Napije się pan czegoś? Może zje pan z nami kolację? Nie, wpadłem tylko na chwilę, żeby się przedstawić. Porozmawiamy dłużej u mnie w biurze w przyszłym tygodniu. To w przyszły poniedziałek o 10:30. Do widzenia. Miałaś szczęście, że się zjawiłem. Nie martw się, dałabym sobie radę bez ciebie. Pewnie. Czego chcesz? A jak myślisz? Sprawa się trochę opóźnia. Nie szkodzi. Poczekam. Co ty sobie właściwie wyobrażasz? Powiedzmy, że biorę sobie to miejsce pod zastaw. Wykupisz je, jak będziesz miała forsę. To mój prywatny pokój. Chyba nasz, kochanie. Mam wezwać policję? Twój przyjaciel tajniak pewnie wsiada do auta. Zawołać go? Miała naprawdę ciężki dzień. Proszę cię, bądźmy rozsądni. Oddam ci te pieniądze, przecież obiecałam. Gdzie mam kłaść swoje rzeczy? Nigdzie. Położę na dole. Ciekawe, gdzie ty masz zamiar spać? Ostrzegam cię, nie waż się zbliżać do mojego łóżka. Alice, daj spokój. Nigdy się nie zacinał. Próbowała otworzyć na różne sposoby. Pierwszy raz ten cholerny zamek robi taki numer. Może pani spróbować jeszcze raz? Okay.
Trzeba było powiedzieć, że pani mąż się wprowadza. Na parterze są większe pokoje. Poza tym te schody. Nie powinnaś się forsować. Nie rozumiem. Powiedział mi dobrą nowinę. Będzie ci tu dobrze. Sama urodziłam 5, to żadna filozofia. Jak będziesz chciała, postawię ci horoskop. Znam się na astrologii, umiem wróżyć z kart Tarota. Od przyjaciół pieniędzy nie biorę. Z przyjemnością skorzystamy. Wiem, jak to jest. Najwygodniej jest samej w łóżku. Zresztą, róbcie po swojemu. Do nauki amerykańskiej wymowy według zasady bawiąc uczyć. Lekcja pierwsza, rozdział drugi naszego kursu. Codzienne rozmówki. Nad potokiem siedział wilk. Tak głośno możesz krzyczeć we własnym domu. Ciotka Telma, choć bezzębna, wygląda zdrowo. Nic mi nie mówiłaś, że wychodzisz tak rano. Bez śniadania dostaniesz wrzodów żołądka. Chleb, jajka, banan. Lubisz herbatę? Mogę ci zrobić. Jogurt będzie dla ciebie w sam raz.
Pięknie dzisiaj na dworze. Może pójdziemy do parku po śniadaniu? Śniadanie to se podawaj swoim wywłokom, a nie mnie. Wiesz, co ty jesteś dla mnie? Kawałek papieru. Nie istniejesz, rozumiesz? No tak po prostu. Nie ma cię. Zrobiłam wstępny horoskop. Wygląda bardzo pomyślnie. Twoje dziecko będzie spod znaku Skorpiona. Hormony, co? Słowiańska dusza. Miało być 15. Pracowałaś tylko 2 godziny. Ale zrobiłam więcej, niż miałam zrobić przez 3. Jest czysto jak w szpitalu. 2 godziny to nie 3. Dobry wieczór. Chciałem zrobić coś typowo angielskiego, ale bałem się, że nie uda mi się wewsztyk ani pudding na tej kuchence. Jesteś głodna? Nie, dziękuję. Na pewno? Na pewno. Jak cię znam, to byś mi za to nieźle policzył. Jak się nazywa to żółte? Ryż z szafranem. Bardzo smaczny. A to? Dal. Soczewica po hindusku z przyprawami. Jest w pokoju 22. Przychodzimy z życzeniami urodzinowymi. Nie róbcie hałasu, ludzie śpią.
Zostaw to. Co ty robisz? Przestań się wygłupiać. Zwariowałeś? Zmywamy się stąd. Pomóż mi. Kary, co tam do cholery robisz? Otwieraj. Uważaj, Jack zaraz wywali drzwi. Co oni tam robią? Pieprzą się. Otwieraj. Spakuj walizkę. Strzelaj. No chodź. Mało mnie nie zabiłeś. Przecież kazałeś. Złaź na rurę. Uważaj. Postaw nogę na rurze. Dobra. Posuwaj się wzdłuż ściany i trzymaj się rynny. Moja torebka. Cholera. Nic ci nie jest? Nic. Tędy. Aiden. Poczekaj. W co ty mnie wpakowałeś? Trzeba było mi zapłacić zaraz po ślubie. Chcesz mnie tu zostawić? W środku nocy? Tak, miałeś zamiar uciec. Możesz to zrobić teraz. A niby dokąd mam pójść? Albo idziesz ze mną, albo radź sobie sama. Gdyby miała pieniądze, wepchnęłabym ci je do gęby. Żebyś się udławił. Więc ich nie masz? Nie zasługujesz na nie. Jesteś taki jak twoi kumple. A ty co, święta panienka? Może za mało bierzesz? Alice. Przepraszam cię. No i co teraz? Niech ci będzie. Pokój 28, pierwsze piętro. Czemu mi ciągle wszystko psujesz? Przez ten czas, jak tu jestem, do niczego nie doszłam. A ja nie mam czasu do stracenia. Muszę się trzymać planu. Przez rok zarobić na podróż do Stanów. Wynająć mieszkanie na Manhattanie. Znaleźć pracę w gazecie albo w wydawnictwie. Za 5 lat mam swoją własną firmę. W Polsce trzeba 5 lat, żeby zbudować dom. Nic nie osiągnęłam. Przepraszam. Ja też przepraszam. Nieźle ci się udała ta kolacja. Miałem rozprowadzić taśmy przemycone z Holandii. Porno? Tak, porno. I co? Rąbnęli mi cały towar. Po co to robisz? Potrzebowałem forsy. A kto nie potrzebuje? Na co ci była ta forsa? Na to samo co tobie. Wielka ucieczka. Dokąd? Nie wiem, tam gdzie nie ma zgiełku, zasmrodzonych ulic, idiotycznych nakazów i zakazów. I co byś tam robił?
Może tak jak Gauguin. Pojechałbym na Tahiti. Żyłbym na luzie. Wylegiwał się na słońcu, trochę rysował. Nie pasuje do twojego planu pięcioletniego. Twoja strata. Wiesz, twoje rysunki są naprawdę dobre. Dziękuję. Czemu nie zdawałeś na studia? Byłem na studiach. Po to tu przyjechałem. Ale mnie poproszono, żebym zrezygnował. Dlaczego? Poszło moich kumpli. Nie dziwię się. Napijesz się? Chętnie. Dzięki. Ile to jest 2000 złotych? Jakieś 10 pensów. A kto to jest ten facet z brodą? Mieszko, król Polski. Zrobił z nas chrześcijan. A ten poważny jegomość? To Waryński, rewolucjonista. Zrobił z was komunistów? Próbował. A ty kim jesteś? Komunistką czy katoliczką? Poddaną jej królewskiej mości. Tak jak ty. Boże, chroń królową. Możemy sobie pogratulować. Małżeństwo skonsumowano. Chyba nie myślisz, że to coś zmienia? Nie, dlaczego? Poza tym, że już nie możesz unieważnić małżeństwa. Wszystko mi jedno. Mogę być rozwódką. Wszystkie Polki są takie romantyczne jak ty? Co chcesz? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Skąd mam wiedzieć? No już, bez wygłupów. Twój stary jest nam krewny dwa kawałki. Pewnie, że to nie duży szmal, ale chodzi o zasadę. Nie widziałam go od ślubu. A kto tu był z tobą w łóżku? Duch Święty? No i co z tego? Tylko nie pyskuj. Pewnie znowu chcesz wyciąć numer. Nikt tu nie pyskuje ani nie robi numerów. Po prostu nie mamy forsy. Dajcie nam trochę czasu. Co patrzysz na mnie, mała? Jak chcesz trochę czasu, to musisz poprosić szefa. Dobrze. Poproszę go. A gdzie on mieszka? Ty, ona ma chyba kota. Wiesz, obca. Weź paszport ze sobą. W razie identyfikacji zwłok. Dajcie mi 10 minut. Proszę. Oh.
Możesz zagrać coś żywszego? No wiesz, więcej czadu. Dzięki, stary. Trzymaj się. Pokój został zwolniony. Powodzenia. Powiedz mi, tak przez ciekawość, co ty widzisz w takim nieudaczniku jak Carrie? Jest inteligentny. Przystojny. Bywa zabawny. Ma talent. Ale nie do płacenia długów. To moja wina. Wydałam te pieniądze. A Aiden oberwie. To ja jestem panu winna i zwrócę dług. Tylko proszę o trochę czasu. 2 tygodnie. W jaki sposób? Są sposoby. Choćby u mnie. Przydałby mi się ktoś z twoimi warunkami. Myśli pan o dyplomie? Dobre sobie. Podobasz mi się. Masz klasę. Zgoda. Fajnie. Dobrze będzie. Kogo widzimy? Co u ciebie? To co zwykle? Pytali o ciebie. Dziewczyna? Nie, ci dwaj. Powiedz mu, że nie mam. Forsy. Zapomnij o tym. Jest towar do rozprowadzenia. Gdzie byłeś? Już po sprawie. Ta laska jest fantastyczna. Która? Twoja żona. Gdzie? W klubie. Szef zadowolony. Publika szaleje. Ma warunki. Pracuje dla niego? To co mu powiedzieć? Sam mu powiem. Szef jest u siebie. Czeka na ciebie po występie. Powiedz mu, że tego nie było w umowie. I nigdy nie będzie. Nie jesteś lepsza niż inne. Tylko ci się tak zdaje. Serdecznie zapraszamy na występ uroczej damy. Dziś na scenie marzenie. Alicja z Krainy Czarów. Thank you.
Jak leci koleś? Chcesz się na nią popatrzeć? Tłok jak nigdy. Później. Złamałeś mi nos. Szkoda, że się zakochałeś. Nie brałam tego pod uwagę. Jak to? Byłem pewien, że to robisz dla nas. Że to coś znaczy. To znaczy, że jestem ci winna pieniądze. I to wszystko? Dobrze. Teraz nareszcie rozumiem.